tego zabrać ten poniedziałek, żebym ja nie musiała się od poniedziałku zawsze odchudzać. Ja pierdzielę. Basia, pomóż, ona to tak może wszystko wpieprzać, tak? I nic jej nie idzie w dupę, a ja przez to Hashimoto po prostu, czy tam Yokoshima, to po prostu mam wszystko po prostu. Ja tylko wystarczy, że spojrzę, Baśka, jesteś? Słuchaj, Baśka, ja po prostu nienawidzę tych poniedziałków, rozumiesz? To nienawidzę poniedziałków, słuchaj, i znowu się odchudzam, tak? Znowu się odchudzam. A najgorsze jest to, wiesz co jest najgorsze? Że naoglądam się w weekend tych Instagramów, tego wszystkiego, tych TikToków, te dziewuchy, one wszystkie mówią, że one od poniedziałku idą na pudełka, że one idą na pudełka i one nie będą w ogóle się wysilać, rozumiesz? No ja też postanowiłam, że sobie pójdę od poniedziałku na pudełka, wiesz? I tylko ja powiedziałam, że ja nie będę zamawiać nigdzie tych pudełek. Ja nie będę. Słuchaj, ja mam tyle kurwa pudełek, a ja nie będę zamawiać, nie? No i powiem ci, Baśka, że wzięłam to największe, nie? Takie, jakie było tam w piwnicy, czy tam, ja nie mam piwnicy, kurwa, z garażu wzięłam. Słuchaj, ja pierdzielę. Nie, co, no i za co? Widzisz, jak się człowiek musi namęczyć? Ja pamiętam, jak kiedyś mówili, że ta modelka, ta Rubikowa, wpieprzała waciki z kurzem po prostu, żeby żołądek zapchać, jak chciała mieć tam lepszą talię na wybiegu. No to teraz mi to przyszło. Ja się kiedyś z niej śmiałam, mówię, jaka ona walnięta, jak można waciki wpierdzielać? Ja teraz ja będę pudełka wpierdzielać, słuchaj. No normalnie, słuchaj, widziałam jakieś pudełko, nie wiem po czym to jest, ale powiem ci, że aż się boję ugryźć. To jakieś tępe jest, słuchaj, to w ogóle mi nie będzie smakowało. Ja nie wiem, jakie opierdolę to pudełko, słuchaj, na cały dzień może mi starczy takie jedno pudło. Że ono jest większe ode mnie, ja pierdzielę, Baśka, co ja się znowu wpakowałam, no. I znowu będę musiała, znowu coś wymyślić, ale co, no może chociaż te pudełka mi pomogą, bo jak będę jadła te pudełka, to może będzie lepiej, co? Weź mi powiedz. Czy zaczęłam już jeść, Baśka, się pytasz? No ugryza. Tego się nie da ugryźć, rozumiesz? No to pudełko nawet nie da się tego ugryźć, to gumla, takie... Słuchaj, Baśka, ty myślisz, że jak ja bym to polała chociaż masłem, trochę masła, tyle ostatnio masła, żebym nakupowała w Biedronce, była promocja, chociaż jakbym to masłem, tak, to może by mi to lepiej przeszło, a tłuszcz to z tłuszczem moim to by się może przyswoiło, bo tu tłuszcz, tam tłuszcz, ja pierdzielę. Co ci znowu pakowałam? Ja pierdzielę. Człowiek się musi nacierpieć, żeby ładnie wyglądać, to wszędzie piszą, że żerą te pudełka, no to też postanowiłam, no to dlaczego to jest takie trudne dla mnie, dla wszystkich łatwe? Co? Ja za pudełko ważę co? Że oni nie wpieprzają tych pudełek? A co robią? Co oni z tymi pudełkami robią? Tańczą nad nimi i same chudną? Że w tych pudełkach jest normalnie jedzenie? A i dlatego i zamawiają, a ja wziąłam z domu. A wiesz co, Baśka, ale ty to jesteś, wiedziałam, że się wkręcisz, ja pierdzielę, już nie rób sobie takiej debilki, że ja myślałam, głupia jesteś, Baśka. Czy ty jesteś mądra, że ja bym pudełko pierdoliła dziewczyną? Czyż weź ty się lecz normalnie na mózg, bo już widzę, że na głowę to za późno, ale mózg to jeszcze tam ci może jakiś tam został, no. Ty myślałaś, że ja pudełko chciałam opierdzielać? Ty mądra jesteś? No chodziło mi o pudełko, chciałam zobaczyć, jak zareagujesz, ale widzę, że ty dalej jesteś niedokształcona, no. Dobra, będę kończyć na razie, bo mi się z tobą gadać w ogóle nie chce. Ale ja głupia jestem. Ja pierdzielę. Nie no, po prostu... Ja się muszę przefarbować. Nie wiem, czy to coś da, ale... Chociaż mózg będzie walczył. Ja pierdzielę.